Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Za Świętej Objawiawszy, Pati i Pati, Milionem Gospodom Twoim Zdrowiem. Господи помилуй. Z Bogiem. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, którzy dzisiaj przybyli na dzisiejszą uroczystość. Witam również bardzo serdecznie mieszkańców, również witam gości z Niemiec. Herzlich willkommen, Gäste aus Deutschland. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem dla Sokołowska. Ostatnio mamy bardzo dużo takich szczególnych dni. Jest to bardzo miłe tutaj dla mnie jako dla gospodarza tej miejscowości. Otwieramy dzisiaj kolejne miejsce, które będzie miejscem rekreacyjnym i takim, można powiedzieć, reprezentacyjnym dla naszego Sokołowska. Decyzja o tym, że to będzie to miejsce, wynikała z tego, że chcieliśmy, aby ten teren został rewitalizowany tak, jak wyglądał kiedyś. Chcieliśmy przywrócić mu piękno tego miejsca, tym bardziej, że otoczenie cerkwi było niezbyt ładne, było zarośnięte, staw był praktycznie zasłonięty, zniszczony. Chcieliśmy, aby było tak jak kiedyś, żeby cerkiew odzyskała swój blask. Dlatego decyzją mieszkańców i Rady Sołeckiej podjęliśmy taką decyzję, że z Funduszu Sołeckiego przeznaczymy środki na zagospodarowanie tego placu. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten plac dzisiaj tak wygląda. A przede wszystkim dziękuję Ani i Rafałowi, którzy włożyli tutaj wiele pracy, również ksiądz tutaj, ksiądz Eugeniusz ciężko pracował. I dzięki temu, dzięki pracy tych wielu osób mamy to miejsce. Mamy to miejsce, mam nadzieję, że będzie służyło nam tutaj wszystkim mieszkańcom, będzie służyło turystom, ale przede wszystkim cerkiew odzyskała swój plac, bo przede wszystkim jest teraz widoczna. Pan Bóg słyszy te słowa, pani sołtys, słyszy Archanioł Michał i inspirował je zapewne, żeby na dzisiejsze czasy przywołać świadków pięknej chrześcijańskiej współpracy. W tym przypadku ewangelików i prawosławnych. Przed 110 laty, w 1898 roku, kiedy już ojciec Aleksy Malcew, przyjeżdżając do Gorbersdorfu, do zakładów leczniczych, w których rocznie bywało nawet do 600 osób wyznania prawosławnego, z Wielkiej Rosji, ale także i bardzo liczni przyjeżdżali tutaj z Bułgarii i z Grecji. Na poświęcenie był Grek, byli Bułgarzy, jest relacja z tego dnia, z uroczystości poświęcenia, która miała miejsce w 1901 roku, 3 września. Miesiąc wrzesień jest takim i wówczas był i teraz jest. Kościelny to jest w ogóle początek roku kościelnego. Rozpoczyna się świętowanie, wchodzi się w jakiś nowy Boży zamysł. Także i działania, i tych zbawiennych dzieł, które poczęto. I my też w Sokołowsku tak się z woli Bożej stało, że i w cerkwi świętujemy uroczystość parafialną, cuda Archanioła Michała w Chłonach, ale także i Dom Świętej Elżbiety w Sokołowsku. Wszystko to są nasze miejsca służebne i spójne, jak wierzymy, ojcze Januszu, ze społecznością rzymskokatolicką tutaj, parafianami i wszystkimi, którzy czasem gdzieś tak troszeczkę nieśmiało, czy z dala od Bożych spraw się trzymają. Chcemy, żeby na tym mostku, stając tutaj, i przed tą tablicą przede wszystkim, która jest poświęcona pamięci i uobecnieniu, aktualnemu uobecnieniu właśnie tych współpracowników Bożych, doktora Teodora Romplera i jego rodziny, bo o tym trzeba też i o państwie Joelach wspomnieć, a także i o synu. I ojciec Aleksy Malcew, że ojciec Aleksy Malcew był postacią wybitną, nie tuzinkową. Nie dlatego, że szukał wielkości swojej, ale szukał wielkości w ogóle prawdy Bożej i żeby zawsze Chrystus był we wszystkim
na pierwszym miejscu jego działania. Jezus Chrystus nasz Zbawiciel i Matka Najświętsza. A we wszystkim, aby była zawsze przez Jezusa Chrystusa chwała Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I ta duchowa moc, to kierowanie Duchem Świętym doprowadziło go tutaj, że przychodził, przybywał z Berlina już do Sokołowska, do Gorbersdorfu, tutaj z posługą dla wiernych, z nabożeństwami. Był wybitnym teologiem, także i specjalistą, specjalizował się w przekładach na język niemiecki, z języka rosyjskiego, tekstów liturgicznych. Było tego 14 tysięcy stron wydanej drukiem i jeszcze i więcej, nie wszystko są wynotowane. Także był już wcześniej prekursorem ekumenizmu, szukania dróg jedności, uczestnikiem kongresów welegrackich w latach w końcu XIX wieku i z początkiem XX. Na zawołanie, na prośbę biskupa Stojana, biskupa ołomunieckiego rzymskokatolickiego i uczestniczył, delegowany przez synod cerkwi rosyjskiej, ojciec Malców, ojciec Geken, Bazylii, który też tutaj w tej cerkwi służył. Także dotykamy przeszłości bardzo znamienitej. Myślę, że będą inne okazje jeszcze z tym się bliżej zapoznać. A teraz no, wielkie, wielkie Bóg zapłać, wielkie spasie Gospodzie za wszystkie trudy. I pani sołtys, i małżonkowi, w waszej firmie, wszystkim i tym, którzy no, potrudzili się tutaj, żeby to już tak wyglądało, a ma jeszcze piękniej być. I Państwu także serdeczne Bóg zapłać za ten udział. I żebyśmy wzajemnie się wspierali, ojcze Januszu, w tym trudzeniu się dla tej Bożej Trzody tutaj w Sokołowsku. Dlatego bardzo się cieszę, że ojciec jest obecny i modlitwą tutaj na poświęceniu także i w tym naszym no, wspólnym tutaj trudzeniu się w Sokołowsku. Ojciec ma o wiele większy zakres tego trudu, więc sił życzę i także i zrozumienia, i życzliwości, i współpracy. W tej chwili bardzo bym prosiła o odsłonięcie tablicy. Prosiłabym o odsłonięcie tablicy z nazwą placu i z historią placu. Prosiłabym Renatę i Sabek. Wir freuen uns, dass dieser Platz entstanden ist und dass die Brücke auch wieder aufgebaut worden ist. Sie steht zwar nicht ganz an der Stelle, wo sie damals gestanden hat, aber es ist wunderschön geworden und sicher ein Platz, wenn die Sonne durchkommt, wo man sich erholen kann und alles genießen kann. Cieszę się, że zostało to dokonane i mostek na nowo postawiony. Tutaj, że tak miło jest i bardzo pięknie dziękuję za to. Dziękujemy, brawo. A więc plac imieniem księdza Aleksego Malcewa i Teodora Remplera został uroczyście otwarty przez rodzinę Teodora Remplera. Dziękuję. Tak jak dzisiaj w cerkwi było, słyszałem, powiedziane, przypomniane, to co dokonuje się na naszych oczach, to o co Pan Jezus prosił w Wieczerniku, abyśmy wszyscy byli jedno, to, co jako krok tych słów Jezusa zostało nie tak dawno, 17 sierpnia, podpisane, to, co czytaliśmy w ostatnią niedzielę, to świadczy, drodzy, o tym, że jedna jest wiara, jeden jest Chrystus, a dzisiejsza nasza uroczystość jest właśnie tego przypomnieniem, że tę jedność tworzymy. I czy modlimy się tu w cerkwi, czy modlimy się w naszym kościele, jednemu Panu, jednemu Bogu cześć oddajemy. Dzisiaj spotykamy się w tej uroczystości, aby kolejne miejsce, które zostało rewitalizowane, jakoś nam przybliżone, żeby ono służyło wszystkim. I tym, którzy tu do cerkwi będą wchodzić i do naszego kościoła, wszystkim, żeby służyło i na chwałę Pana Boga. Zobacz.
wszędzie jesteś, wszystko wypełniasz, skarbnico dobra i życiodawco. Przyjdź, zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw o dobry duszę naszą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Poświęca się ta tablica i ten plac i most. Pokrepieniem łaską Ducha Świętego, pokrepieniem tą wodą święconą w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Z Bogu nie rozumuj i błogosław dziedzictwo Twoje. Zwycięstwem prawowiernym nad przeciwnikami obdarzony.